Witam, mam na imię Alicja, jestem interpretatorem z przedmiotów ekonomicznych. Udzielam pomocy studentom z różnych uczelni w kraju na kierunkach studiujących na kierunkach ekonomicznych. Krótko mówiąc, rozwiązuję zadania z treścią. Wystarczy do mnie odezwać się drogą mailową wraz z załącznikami na adres zadania myślnik Odpiszę, jak tylko będę miałam taką możliwość. I dzisiaj chciałam Wam przedstawić zadanie o treści, a dokładniej sposób jego rozwiązania. Zadanie o treści istnieje możliwość ulokowania wolnych środków pieniężnych na okres 6 miesięcy liczonych jako 180 dni i bank oferuje odsetki w wysokości 6% rocznie. Można również nabyć bąd skarbowy półroczny z dyskontem 4%. Która forma lokaty jest korzystniejsza dla inwestora, decyzję uzasadni obliczeniami. Ok, chodzi po prostu o to, że mamy jakoś nieokreśloną nam kwotę pieniędzy, którą możemy e, na dwa sposoby przeznaczyć na inwestycje i możemy na tym zarobić 6% w skali roku na lokacie bankowej oferowanej przez bank lub też nabyć bądź skarbowy jako papier wartościowy. Określone to też jest, że półroczny z dyskontem 4%. I my mamy stwierdzić, która z form e, będzie bardziej korzystna dla inwestora. Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest to samo, że 6% porównamy do 4%, że 6% to na pewno korzystniej, bo e, stopa procentowa jest czym innym niż stopa dyskontowa. E, odsetki e, w lokatach są naliczane od wartości wkładu początkowego, zaś e, u nas dyskonto jako też o, e, taki odpowiednik odsetek jest naliczane od wartości bonu e, jego wartości końcowej, tej napisanej na papierze, na tym papierze wartościowym, dokładniej mówiąc. I teraz, jeżeli mamy zdecydować, która z form lokaty jest korzystna bardziej w porównaniu do innej, musimy porównać te dwie formy w zakresie mm, porównywalnym, czyli najlepiej stopy procentowej. I w pierwszym przypadku mamy na okres 6 miesięcy odsetki w skali roku 6%. A w drugim przypadku możemy nabyć bąd bon skarbowy jako papier wartościowy z dyskontem 4%. No i teraz jest tak w sumie kwestia dyskusyjna, czy dyskonto w ten sposób zapisane 4% to jest naliczane w skali roku czy w skali półrocza. Bardzo dyskusyjne. Ale jeżeli przyjmiemy, że jeżeli mamy napisane w przypadku stopy procentowej, że coś jest mm, kapitalizowane stopą 6%, to domyślnie i nie jest napisane czy to miesięcznie, czy półrocznie, to bierzemy pod uwagę domyślnie w skali roku, czyli rocznie. Dlatego ja w tym rozwiązaniu przyjęłam, że jest to dyskonto 4% rocznie. Dlatego, jeżeli stopa dyskontowa jest 4% w skali roku i mamy naliczanie na pół roku, tak jak to widzicie, n równe 0,5, bo w skali roku wszystko chcę uliczyć, to e, przeliczamy według tego wzoru stopę dyskontową na stopę procentową jej równoważną. A więc oznacza to tyle, że e, w ciągu półrocza jesteśmy w stanie zarobić. E, Tutaj będziemy zarabiać w ciągu naszego półrocza 0,0408, a więc oznacza to tyle, że na pytanie, która forma yy, jest bardziej korzystna, to trzeba zapisać, że jest to raczej u nas ten błąd skarbowy, bo jeżeli w ciągu pół roku, tak jak tu jest zapisane, 0,05, zarabiamy 0,048, yy, to oznacza, że w ciągu całego roku, który jest porównywalny do tamtej stopy procentowej rocznej 6%, tu zarabiamy 8,16%, czyli dwukrotnie więcej. Dlatego też możemy stwierdzić, że bądź skarbowy jest tutaj bardziej korzystny e, dla inwestora. Na tym kończę omawianie tego zadania. Jeżeli posiadacie jakieś zadania, z którymi macie problem, potrzebujecie do nich rozwiązań skontaktujcie się ze mną drogą mailową bezpośrednio na adres zadaniamyślnikprojektymałpa.wp.pl lub wejdźcie na moją stronę internetową www.zadaniamyślnikprojekty.pl Skontaktujcie się ze mną, prześlijcie załącznik do swojego zadania. Ja jak tylko to będzie możliwe odpiszę na pewno na maila i mm, wszystko co będzie konieczne to ustalimy. Na tym kończę omawianie tego zadania. Życzę Wam owocnej nauki. Subskrybujcie mój kanał, komentujcie, oceniajcie. Jak najbardziej jest to mile widziane i życzę sukcesów w nauce. Pozdrawiam.